Majmalku. Co dzisiaj będziemy oglądać? Szpital. Jaki szpital? Straszny. Straszny, bo my tu jesteśmy, czy jak? No widzicie. Że już możesz gadać. A że już, to dzień dobry. No nie, to tak głupio. Nie, dobrze. Cześć kochani, za nami szpital, który ostatnio stał się bardzo modny. Uczciwie powiem, że do tego szpitala próbowaliśmy się dostać pierwszy raz jakieś, nie wiem, 6 lat temu, 5. No. Gdzieś tak, odbijaliśmy się wtedy 2-3 razy od pracowników ochrony. Chyba nawet wysłałem pismo pod adres wskazany, gdzie to miało być. Zostało chyba bez odpowiedzi, nie pamiętam. W każdym razie, gdy szpital się otwarł, postanowiliśmy również tutaj zawitać. Czy nam się uda dostać i przedostać przez tą kratę tam do wnętrza? Zobaczycie za chwileczkę. No to lecimy, nie? Panie Marek, pan się przedostaje lecimy. Przez kratę teraz. Lecimy. No to lecimy. Marek, szybko. Jaki kot? Nie, ten drzwi skasował. Ten się potwierdza szybko, kuźno. Dobra, chyba się nikt nie doczepi. Jak możecie się domyślać, znalezienie wejścia do tego szpitala nie stanowiło żadnego problemu. I tuż po przekroczeniu progów tego budynku zobaczyliśmy to, co widuje się w każdym tego typu miejscu. Miejscu, które zyskało rozgłos, które zostało opuszczone przez ochronę, czyli totalny Saigon. Wyrwane kable, powybijane szyby, wyrwane z zawiasów drzwi, poniszczone niemal wszystko. To standard przy tego typu budynkach, które zostały porzucone, które zyskały rozgłos. Szkoda tego budynku, bo miasto przekazało go Śląskiej Akademii Medycznej i właśnie w tym budynku miał być stworzony nowy wydział kliniczny, jak zwał, tak zwał. Nie udało się, efekt mamy jaki mamy. Panie Marku, my chyba nie wejdziemy do tego obiektu. No nie wejdziemy, no kurde, wiecie dlaczego? A to dlatego. Nie mamy. Ale patrząc na tą ogólną rozpierduchę, to chyba nie będą potrzebne. Nikt nas nie pogoni. Lipca 2019 roku portal Zabrze24info pisze tak. Służba zdrowia w Zabrzu na miarę zrównoważonego rozwoju. Wielka feta i podnieta była w Zabrzu z okazji otwarcia nowoczesnego oddziału z lądowiskiem dla helikopterów.
Ale przy tej okazji może warto przypomnieć o nieistniejącym już szpitalu miejskim w Zabrzu przy ulicy Wyciska. Do dziś w jego budynku służbę pełnią jedynie ochroniarze. Mowa o obiekcie, który był nowocześniejszy od tego w Zabrzu Biskupicach przy ulicy Zamkowej, a i tak został zlikwidowany i oddany Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w ramach darowizny. Dalej portal pisze w ten sposób. Wróćmy do korzeni, bo w końcu ludzie pamięć mają krótką. Na przełomie lat 2004-2005 w Zabrzu nastąpiła restrukturyzacja służby zdrowia, którą przeprowadził inżynier górnictwa. Później ten sam inżynier górnictwa został prezesem szpitala miejskiego w Zabrzu Biskupicach. Efektem tej restrukturyzacji była likwidacja nowoczesnej, jak na tamte czasy, lecznicy przy ulicy Wyciska i przeniesienie całego personelu oraz lekarzy do znacznie starszego i gorszego szpitala przy ulicy Zamkowej. Rozbito wówczas naprawdę doświadczone zespoły ortopedów i chirurgów, którzy wbrew wyrokom władzy zgromadzili pieniądze i chcieli ratować szpital, zakładając spółkę. Pracownicy szpitala na Wyciska zostali wciśnięci i ściśnięci w murach sypiącej się placówki przy ulicy Zamkowej, gmachu z lat 60. ubiegłego wieku. Ci bardziej przedsiębiorczy, między innymi doświadczeni i uznani ortopedzi, założyli prywatną klinikę w Zabrzu Mikulczycach. Ale do rzeczy. Szpital na Wyciska na Zaborzu został przekazany w 2005 roku Akademii Medycznej w Katowicach. Warunkiem przekazania tego budynku było to, że Akademia stworzy w tym gmachu klinikę. Nie stworzyła jej do dziś. Oznacza to, że Śląski Uniwersytet Medyczny nie wywiązał się z umowy i powinien oddać miastu budynek oraz teren dawnego szpitala. 8 lat temu jednak zabrzańscy radni przychylili się na wniosek prezydenta Zabrza, żeby obiekt przy ulicy Wyciska Śląski Uniwersytet Medyczny mógł sprzedać. A nie sprzedał do dziś. Panie Marek, czujesz? Śmierdzi trupa. Śmierdzi. To mi wygląda na chłodnie. Zobacz, jak myć ręce. Dokładnie. Nie, nie budzić. Tak. Stół sekcyjny. Tu skończysz. Znaczy, wszyscy tu skończymy. Kolega się przyłożył. Z grzejnikiem. Żeby ci zimno nie było. Kolega postanowił jednak zaatakować ten stół. Legaj. Co człowiek nie robi dla jednego ujęcia. No dobra. A to mi się, panie Marku, wydaje, że to była kaplica. Wiesz, co? Mi się wydaje, że była kaplica.
Tutaj tu jest ławeczka. Ławeczkę kładziono trumnę i coś pieśni. Może? Nie coś pieśni, tylko śpiewało pieśni. Tak czy inaczej. Wszyscy kiedyś tutaj skończymy. W mniej lub bardziej widowiskowy sposób. I w tym oto smutnym miejscu kończymy ten nasz odcinek. Kolega nie chciał spełnić waszej prośby, nie chciał się tutaj... Jakie wasze twoje przymierzyć. Ja mam zamiar jeszcze trochę pożyć, nie wiem jak ty. W każdym razie dziękujemy za to, że oglądaliście ten śmieszny odcinek. Tych dwóch geriatryków. Do następnego. Cześć. No, lepiej. Idziemy. Dobrze. Wiesz... Wyjście. Tak. To są drzwi teraz wyjściowe. Jak wchodziliśmy, to były wejściowe.